Och, Ricardo. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chce. Po TV Smart od Wektry. Każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. Można podłączyć box do telewizora. Albo odpalić aplikację mobilną. O, dla was też coś mam. Oglądaj co i jak chcesz z TV Smart od Wektry. Teraz z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Beata Michalska, witam Państwa w piątkowym wydaniu Telewizji Regionalnej Ósemka. Zaczynamy od najnowszych wydarzeń dzisiaj w serwisie informacyjnym. Pożar w bloku w Sieradzu. Pożarem objęte są cztery komórki piwniczne, jest duże nagromadzenie materiałów palnych. Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Projekt uchwały stanowiący protest przeciwko likwidacji oddziału kardiologicznego inwazyjnego. Zakończenie inwestycji przy Łaskim Liceum. Musieliśmy podzielić ze względu na środki dofinansowania 150 tysięcy. To jest z jednej strony duża kwota, z drugiej strony na dzisiejsze czasy nieduża. Ruszyła budowa szopki bożonarodzeniowej w Warcie. Co spotkanie, coś nowego tutaj dokładamy, rozbudowywujemy. W piwnicy jednego z bloków przy ulicy Krakowskiej Przedmieście doszło do pożaru. W akcji brało udział kilka zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez czas trwania akcji odcinek ulicy Krakowskiej Przedmieście był zablokowany. Więcej szczegółów w materiale. W środowe przedpołudnie w piwnicy jednego z bloków przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w Sieradzu doszło do pożaru. Pożarem objęte są cztery komórki piwniczne, jest duże nagromadzenie materiałów palnych, przez to bardzo silne zadymienie, które utrudnia gaszenie i dotarcie w ogóle do źródeł ognia. Zadymiony jest mocno klatka schodowa, przewietrzamy ją cały czas w tej chwili. Mieszkańcy, którzy mogli wyjść, zostali ewakuowani. W mieszkaniach na tej klatce też kilka osób pozostało. Mamy z nimi kontakt, są w tej chwili bezpieczni. Dym się do mieszkania tak bezpośrednio nie przedostaje, bo cały czas wentylacja, pootwierane okna. W tej chwili jesteśmy już w fazie dogaszania źródeł ognia. O osobach poszkodowanych na razie nie wiadomo zbyt wiele, choć strażacy ewakuowali kilku mieszkańców, którzy również ucierpieli w wyniku tego zdarzenia. Wynieśli osobę poszkodowaną, zabezpieczoną przez pogotowie ratunkowe, odwieziono do szpitala. W tej chwili o jego stanie więc nic nie mogę powiedzieć. No, jak jest ewakuacja i trzeba działać, po prostu każdy środek jest dobry, żeby bezpiecznie ewakuować. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. W gaszeniu pożaru brało udział 6 zastępów PSP i OSP z Sieradza i Chojnego. Na czas trwania akcji zablokowany był odcinek ulicy Krakowskie Przedmieście od ulicy Podrzecze do ulicy Targowej. Podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej w Sieradzu radni podjęli temat konieczności przedłużenia umowy najmu dla Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii działającego przy Szpitalu Wojewódzkim Kardynała Wyszyńskiego. Temat budzi wiele emocji i zwraca uwagę na poważny problem dostępności do pierwszej pomocy w zakresie kardiologii. Na ostatniej 73. sesji Rady Miejskiej w Sieradzu radni wprowadzili do porządku obrad uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego nieprzedłużenia umowy najmu Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii przy Armii Krajowej 7 w pomieszczeniach Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Umowa najmu lokali dla tej placówki wygasa z końcem listopada. Z inicjatywą starań o zatrzymanie ośrodka w Sieradzu wyszła grupa 12 radnych. W imieniu 12 radnych, którzy podpisali się pod uchwałą, złożyliśmy projekt uchwały stanowiący protest przeciwko likwidacji oddziału kardiologicznego inwazyjnego w tej formule, jakiej jest, czyli niepublicznego ZOZ-u, ze względu na to, że ten oddział funkcjonuje już od 2008 roku, jest bardzo fachowa obsługa, są bardzo dobrze przygotowani pracownicy, jest bardzo wysokiej klasy sprzęt, dzięki któremu bardzo dużo ludzi w Sieradzu, w okolicznych miejscowościach, powiatach zostało uratowanych. I myślę, że jest najważniejszą rzeczą dzisiaj w Sieradzu, żeby ten oddział w tej formule został. Wiemy, że jest propozycja czy koncepcja tworzenia oddziału w ramach szpitala imieniem prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ale
sam sprzęt, który ewentualnie zostanie zakupiony, zresztą za ciężkie pieniądze, nie będzie łatwo odtworzyć takiego personelu z takim przygotowaniem, z takim doświadczeniem i z taką opieką, organizacją pracy 24-godzinną, żeby na takim poziomie świadczyć mieszkańcom usługi w zakresie jednych z podstawowych potrzeb, czyli zdrowia. W naszej uchwale również jeden z paragrafów zawiera zwrócenie się do marszałka w tej sprawie, dlatego że marszałek województwa łódzkiego jest organem założycielskim dla szpitala. Nigdy nie jest za późno, jeśli chodzi o pozostawienie oddziału. Przecież wszystkie decyzje można zmienić. Można dalej przedłużyć umowę w tym miejscu, w tym szpitalu, gdzie obecnie ten oddział się znajduje. Z tego, co wiemy, co do nas dochodzą głosy, to oczywiście Wieluń, gdzie ma się ten oddział niepubliczny przenieść, kardiologii inwazyjnej, oczywiście z otwartymi rękoma przyjmie. Ale jeśli chodzi o ratowanie życia i zdrowia, liczą się sekundy. Boimy się, że dłuższa droga do specjalistycznej placówki to jest oczywiście większe ryzyko śmierci czy większe zagrożenie dla mieszkańców miasta i okolicznych. Dlatego chcielibyśmy interweniować i stąd pojawił się pomysł projektu uchwały, która wyrażałaby takie stanowisko Rady Miejskiej w Sieradzu dotyczące właśnie przedłużenia umowy najmu, tak aby to centrum, ten zespół, który jest tak wysoko oceniany, tak świetnych specjalistów, pozostał w sieradzkim szpitalu na takich zasadach jak dotychczas, bo też odtworzenie takiego potencjału ratowania ludzkiego życia i zdrowia będzie trudne, kosztochłonne i na pewno potrwa. Samo wprowadzenie uchwały do porządku obrad wywołało sporą dyskusję. Jako fakt przedstawił pan Jacek Przybyłek, być może bardzo zasadny, natomiast kompletnie nie rozumie sposobu działania. Ten temat był poruszany miesiąc temu na sesji. I nagle ad hoc w trakcie sesji ktoś zgłasza projekt uchwały, przytacza jakieś informacje, o których kompletnie radni pewnie nie mają pojęcia. Proponuję, żeby ten projekt uchwały został skierowany do komisji, żeby komisja się zapoznała ze stanem faktycznym i dopiero żebyśmy podejmowali uchwałę, żebyśmy nie podjęli jakiejś uchwały, która jest niezgodna ze stanem faktycznym. Dziękuję bardzo. Wniosek pana radnego Cezarego Szyby jest w pełni zasadny i trzeba będzie poczekać i rozpatrzyć to wszystko w komisjach. To ja poruszyłam miesiąc temu ten temat, tak naprawdę. I doskonale wszyscy wiemy, że umowa najmu tego oddziału kończy się 30 listopada. I dlatego też wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby wprowadzić taką uchwałę. Też nie podzielam zdania pana radnego Szydły z uwagi na to, że nawet dzisiejsza sesja obrazuje nam, że są wprowadzone projekty uchwał, z którymi nie mogliśmy pracować na komisjach. I też musimy podejmować decyzje i to bardzo istotne, bo finansowe, nieraz obciążające budżet miasta Sieradza. I tutaj nie słyszę głosu pana radnego w tym zagadnieniu, żebyśmy przesuwali dane uchwały, żeby komisja odpowiednio mogła wypracować zdanie i opinie. Dyskusja o oddziale była miesiąc temu. Przez ten miesiąc czasu myślę, że w tych czasach można było mailem projekt uchwały przesłać, czy w ogóle z nim skonsultować. No też powiem, tu ktoś po koleżeńsku posuwa, żeby podpisać projekt uchwały, w zasadzie tylko do podpisania. Także nie ma, to nie jest taka sama forma. To nie jest tak, że projekt uchwały o Młodzieżowej Radzie, tak? Wszystkie te trzy projekty, które są prowadzone, mieliśmy już dzisiaj, nawet wcześniej, do zapoznania. Wszyscy powinniśmy robić wszystko, wszelkimi siłami, żeby ten oddział zatrzymać. Mam bliskich znajomych, moich serdecznych przyjaciół, którzy żyją dzięki takiej opiece, szybkiej opiece i dziwi mnie to, że jakieś roszczenie słyszeliście Państwo, to 30 listopada, tak? To... A decydują czasami... Proszę Państwa, właśnie, dokładnie, to tak samo jak z naszym życiem. Dzisiaj nikt z nas tutaj nie jest w stanie powiedzieć, czy za chwileczkę komuś się krzywda może nie przydarzyć, serdecznie wchodzi o serce, tak? To, że jesteśmy w Radzie Społecznej Szpitalnej, nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy żadnej wiedzy. Można to sprawdzić. Nie było to na żadnym posiedzeniu Rady omawiane i dyskutowane. Odpowiedziałem Państwu, że mam taką wiedzę, dlatego że nie tylko Państwo się tym interesowali, tylko inni mieszkańcy przychodzili do mnie, mnie pytali. Wykonałem telefon do dyrektora, który zapewnił mnie, że nie będzie likwidowany, tylko będzie inny oddział. Nie ma nikogo takiego na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, kto nie chciałby kardiologii inwazyjnej w Sieradzu. I wiedzą, jakie to jest bardzo, bardzo ważne. Pytanie, kto to będzie robił.
I tu jest clue całego tego zamieszania. Czy będzie to robiła firma, która dotychczas robiła to na zasadzie dzierżawienia pomieszczeń w szpitalu, czy będzie to robił szpital wojewódzki w ramach własnej działalności. Ale to jest nie pytanie do nas, bo my jako członkowie Rady dzisiaj, i to też mówię z Pana odpowiedzialnością, nie dyskutowaliśmy na ten temat, dlatego że nie było informacji od Pana Dyrektora, że kardiologii inwazyjnych w Sieradzu nie będzie. Przynajmniej na obecną chwilę i zagrożenia, które wynikają z tego tytułu, że 30 listopada kończy się umowa, to jednoznacznie i odpowiedzialnie Państwu mówię, że nie mamy takiego sygnału jako Rada, że 1 grudnia, jeżeli ktoś dostanie zawału na terenie miasta Sieradza, czy 5 powiatów, które obsługuje ta firma, że zostanie bez opieki i będzie musiał mieć udzielaną pomoc, nie wiem, w Łodzi czy gdziekolwiek. Na obrady przybyli także mieszkańcy Sieradza, którzy sami otrzymali pomoc i fachową opiekę medyczną w miejscowym centrum kardiologii. Zabrali głos w punkcie interpelacji. We wrześniu w tamtym roku, mając 49 lat, będąc w dobrej kondycji i zdrowiu, mając bardzo dobry dzień w pracy, o 15 wyszłam z pracy, przeszłam na alej pokoju, po 5 minutach dostałam zawał. I żyję tylko dzięki pracownikom tego oddziału, dzięki lekarzom, którzy mnie uratowali. To jest trochę z zawałem tak, że mogę się tylko oczywiście na ten temat wypowiadać, że zawsze następuje uszkodzenie serca, trwałe. I tu nie ma dyskusji, tak? Jest trwałe uszkodzenie, bo jest niedotlenienie. Moja żyła była zapchana 99%, no to 1% jeszcze gdzieś tam za mnie tylko pracował. Ale są wyjątki. Można być w dobrym kondycji, można nie mieć uszczerbku, tylko jeżeli w ciągu godziny, złotej godziny trafi się na oddział. Naprawdę, jest coś takiego jak złota godzina i ja miałam akurat to szczęście, bo mamy oddział blisko, tak, zalej pokoju, ta karetka naprawdę błyskawicznie dojechała, a tam był sztab lekarzy, którzy natychmiast się mną zajęli i o 16.20 to już było po całym zabiegu, po wszystkim. Kiedyś byłam radną, a teraz jestem pacjentką kardiologiczną i chcę powiedzieć, że wszystko w rękach Państwa. Szanowni koledzy i koleżanki radni, uratujcie kardiologię inwazyjną. Często chodzi o sekundy i tych brakuje i koniec. Finalnie w głosowaniu nad uchwałą wszyscy radni byli za. W treści podjętej uchwały radni wyrażają m.in. swój stanowczy sprzeciw wobec nieprzedłużenia umowy najmu związanej z funkcjonowaniem centrum. Rada Miejska w Sieradzu kieruje apel do organu założycielskiego szpitala reprezentowanego przez marszałka województwa o znaczące przedłużenie umowy najmu szpitala i umożliwienie dalszego funkcjonowania centrum. Radni wyrażają również zdecydowaną opinię, że brak takiej instytucji spowoduje znaczne pogorszenie opieki zdrowotnej w mieście i powiecie sieradzkim oraz narazi wielu mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Na bieżąco będziemy śledzić przebieg sprawy i poinformujemy Państwa o podjętych działaniach. Powiat Łaski zmienia przestrzeń publiczną, aby była bardziej atrakcyjna, użyteczna i ekologiczna. Oddano kolejną inwestycję, która dodatkowo będzie pełnić rolę dydaktyczną. Zakończyła się realizacja inwestycji przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku. Jest nią ścieżka edukacyjna, tematycznie związana z patronem szkoły. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowych nawierzchni trawnika, nasadzenia roślin, kupno i montaż ławek, koszy, tablic edukacyjnych, budek dla ptaków i stojaka na rowery. To jest jakby pierwsza część tego, co chcemy, druga część takiego patio, które jest w środku między budynkami a salą gimnastyczną, jest już projektowane i chcemy jakby połączyć to w całość. Natomiast musieliśmy podzielić ze względu na środki dofinansowania 150 tysięcy. To jest z jednej strony duża kwota, z drugiej strony na dzisiejsze czasy nieduża. Tu, gdzie stoimy za mną i po przeciwnej stronie, to prawie 200 tysięcy złotych kosztowało, więc powiat Łaski dołożył 50 tysięcy złotych i chcemy jakby kontynuować tutaj. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych skwerów, zieleni, które robimy, bo to jest trzeci nasz pomysł. Oprócz czwartego, czyli dokończenia tutaj w liceum, piąta rzecz, którą chcemy robić i jest projektowana, to jest Jana Pawła II, też żeby pięknie wyglądało i też tematyka związana z patronem ulicy, Janem Pawłem II. W
fazie projektowania wstępnej, także nic więcej nie powiem. Na razie koncepcja powstaje. Na realizację ścieżki edukacyjnej przy liceum powiat łaski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski – Ogrody przyjazne naturze. Ruchoma szopka bożonarodzeniowa w Warckim klasztorze powoli nabiera kształtów. Szopkę jak co roku konstruują zakonnicy wraz z parafianami. Końcowy efekt zawsze zachwyca pieczołowitością wykonania i rozmiarami. O postępach prac rozmawialiśmy z bratem Hyacyntem z klasztoru ojców Bernardynów w Warcie. Na razie przypomina jeszcze magazyn elementów, ale z każdym dniem będzie nabierać kształtów. Szopkę przygotowują ojcowie Bernardyni z Warty i społeczność lokalna. Prace powoli ruszają. Budowa się zawsze rozpoczyna mniej więcej w połowie listopada, bo to jest jednak ogromne przedsięwzięcie. Poza tym ja tego nie robię sam, my jako zakonnicy, tylko jesteśmy pomocą. Natomiast robi to cała ekipa ludzi świeckich, bym powiedział, z zewnątrz, naszych parafian i naszych przyjaciół. I wiadomo, że muszą robić dopiero po pracy wieczorami, także trwa to troszkę. Nie da się robić tego też codziennie, bo każdy ma swoje rodziny, mają swoje obowiązki. Natomiast wieczorkami się spotykamy 2 bądź 3 razy w tygodniu, zależy od potrzeby. I codziennie, co spotkanie, coś nowego tutaj dokładamy, rozbudowywujemy. Przychodzą ludzie, którzy się lubią, którzy lubią ze sobą przebywać, którym dobrze się ze sobą współpracuje, którzy chcą po prostu to robić. To jest kwestia wolnej woli danego człowieka. Jeżeli chcę uczestniczyć w tym dziele, no to przychodzę i daję z siebie co mogę, nie? Jak widzą Państwo, to tutaj jest całe po prostu składowisko różnych styropianów i różnych innych rzeczy, które powoli tworzą tą konstrukcję, całe plątanina elektryki, która też musi być pod tym, ona musi być też bezpieczna, musi być to zrobione na tyle dobrze, żeby się po prostu nic nie działo, żebyśmy mogli spokojnie sobie te święta przeżywać i późniejszy okres. Tradycyjnie prezentacja szopki bożonarodzeniowej odbędzie się przy okazji pasterki w Dzień Bożego Narodzenia. Zapraszam teraz na kolejny odcinek z cyklu Nasze Sprawy. Tym razem w łaskim studiu przy ulicy Jarzębinowej gościliśmy burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Państwa gościem, moim również w dniu dzisiejszym, jest burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam pana redaktora, witam Państwa. Panie burmistrzu, to co się dzieje w tej chwili z gospodarką, to wszyscy wiemy. I inflacja i nie tylko. Niestety na terenie gmin w całej Polsce są likwidowane mniejsze i większe zakłady pracy. Miejmy nadzieję, że to wszystko się wkrótce odwróci. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale życie się toczy. Pewne rzeczy trzeba realizować dla dobra mieszkańców, dla dobra gminy Łask. Ten rok w sumie, patrząc na kwoty i na środki, jakie angażowaliście w inwestycje, nie był wcale taki zły. Przy okazji jubileusz 600-lecia to wszystko się pięknie łączy. Może zacznijmy dzisiejsze nasze spotkanie właśnie od inwestycji. Proszę Państwa, kiedy lat temu, kilkanaście, zostawałem burmistrzem, marzyłem sobie, aby wszystkie sołectwa dookoła Łasku położone skanalizować, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach kanalizacja powinna być normą. Oczywiście nie we wszystkich obszarach jest to możliwe, przy słabym zaludnieniu kanalizacja taka sieciowa by się nie sprawdziła, ale taki zamiar miałem i chyba to przynajmniej w dużej części uda się to zadanie wykonać, ponieważ kilka sołectw tych dużych, jak Orchów, Wiewiórczyn, są już całkowicie skanalizowane.
jest w dużej części zaangażowana kanalizacja w Gorczynie, gdzie nie ma roku, żebyśmy kolejnych odcinków nie budowali. W tym roku wybudowaliśmy tam ponad 3 km kanalizacji, jednocześnie dokumentacja zrobiona na kolejne odcinki, 5,5 km łącznie. Także to realizujemy. Drugim takim mojem, kiedy już okazało się, że jednak nie będę tylko jedną kadencję, tylko trochę dłużej, to moim takim marzeniem było, aby wszyscy zostali mieszkańcy naszej gminy jednakotokowo potraktowani, zarówno miasto, jak i sołectwa. Proszę pamiętać, że my sołectw w gminie Łask mamy aż 31. I żeby w każdym sołectwie w tym czasie wybudować przynajmniej jeden odcinek drogi. Oczywiście znów tych większych powstały 3-4 odcinki drogi, jak Wronowice, jak Wiewiórczyn, Orchów. Natomiast te mniejsze sołectwa, żeby chociaż po jednym odcinku dróg otrzymały. I w tym roku to ten zamiar także jest zrealizowany, ponieważ ostatnie sołectwa, które nie miały do tej pory dróg przez gminę budowanych, kolejne odcinki wybudowały i tutaj zostały wybudowane. I tutaj mam na myśli Rębów, gdzie do tej pory to jest najmniejsze nasze sołectwo, 60 kilka osób. Następnie także Wrzeszczewice Nowe. To są sołectwa, których do tej pory nie budowaliśmy dróg, natomiast one zostały wybudowane. Chcę powiedzieć, że łącznie w tym roku wybudowaliśmy tych dróg ponad 5,5 km. Natomiast także muszę powiedzieć o Łasku. Budowaliśmy w Łasku kanalizację w ulicy Chabrowej, wodociąg w ulicy Chabrowej budowaliśmy. Dalej powstały przez jednych krytykowane, przez drugich chwalone te przejścia dla pieszych, takie podwyższone, czyli tutaj plac 11 listopada, następnie ulica Żeromskiego, tutaj na Przylesiu, bo jesteśmy na osiedlu Przylesie. Na Przylesiu także te dwa przejścia są wykonane. Oczywiście mam nadzieję, że one poprawią bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci, bo przecież tutaj na Przylesiu niedaleko jest szkoła i dzieci tymi drogami, tymi chodnikami się przemieszczają. Także takie trochę innego typu zadania, jak kapitalny remont Domu Ludowego w Łopatkach. Też on powstał. Ten budynek został kompleksowo wyremontowany. Przez jednych znów krytykowany, inni, łącznie jakby się zliczyło, to pewnie więcej jak 1000 zdjęć zostało wykonanych. Mam na myśli ten jubileuszowy pomnik prymasa Jana Łaskiego, kanclerza Wielkiego Koronnego. To niewątpliwie w historii Łasku najwybitniejsza postać w całym ponad 1000-leciu naszej ojczyzny. Przyszły rok, proszę Państwa, zapowiada się bardzo, bardzo ciężko. Chyba tak trudnego roku nie było. Ale pewne inwestycje musimy realizować, dlatego że otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, czyli od państwa, dofinansowanie na drogi Andersa, Wiosenną, Polną oraz dwie drogi Woli Łaskiej, tak. Ale tam inwestycja będzie wykonywana kompleksowo. Nie tylko nawierzchnia, ale także cała infrastruktura podziemna, czyli nawet kanalizacja deszczowa będzie wykonywana. Także no jest to bardzo droga inwestycja. Kilkakrotnie tam kosztorysy się zmieniały, one ciągle oczywiście rosły, bo wiemy, że jest inflacja, o której pan redaktor wspominał. Początkowo te drogi miały kosztować, jak zakładaliśmy, 12 milionów, później to okazało się, że trzeba podnieść do 15 milionów. Natomiast ostatecznie przetarg wyszedł, najtańsza oferta, ofert zresztą było niewiele, bo tylko dwie, najtańsza oferta to 17 milionów 700. 10 prawie milionów, tam dokładnie 9 milionów 900 tysięcy otrzymujemy właśnie z tego dofinansowania z Polskiego Ładu, natomiast resztę musimy zabezpieczyć sami z własnych środków. No ale proszę Państwa, jeżeli ktoś daje prawie 10 milionów przy inwestycji ponad 17 milionów, no to trzeba zrobić wszystko, żeby to realizować, bo czasów łatwiejszych moim zdaniem nie będzie. A rzeczywiście naprawdę wykonamy inwestycję, którą gdyby gmina sama miała realizować, to podejrzewam, że 4-5 lat by to potrwało. To w ciągu, tu chcę podkreślić, 17 miesięcy od podpisania umowy, a umowa została podpisana w dniu wczorajszym. Czyli proszę odliczać, jak termin nie będzie zachowany, będzie ponosił za to odpowiedzialność oczywiście wykonawca. Inna ważna inwestycja, którą musieliśmy wpisać, także znacząco dofinansowana, bo prawie 6,5 miliona, przepraszam, nawet nieco ponad 6,5 miliona. To jest kompleksowa wymiana oświetlenia w całej naszej gminie, także w mieście.
I cieszę się, bo drugi raz za mnie będzie oświetlenie wymieniane. Jakieś 8-10 lat temu przeszliśmy z oświetlenia rtęciowego na oświetlenie sodowe. W tej chwili będziemy przechodzić z oświetlenia sodowego na oświetlenie LEDowe. I to powinno dać nam oszczędności w skali roku około 63%. Przeliczając na gotówkę, to jest ponad 800 tysięcy oszczędności, więc musimy to wykonywać. Są także inne inwestycje, które wynikają z wieloletniej prognozy finansowej. Część została wpisanych do budżetu tegorocznego, część nie. Zobaczymy, jeżeli sytuacja będzie na tyle dobra, lepsza niż się zapowiada w tej chwili, to oczywiście one będą realizowane. Jeżeli nie, niestety będą musiały poczekać. Jasne. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja w roku przyszłym ulegnie mimo wszystko w jakiś sposób wcześniej czy później poprawie. Druga sprawa, która spędza sens powiek szczególnie właścicielom nieruchomości, nie tylko tym, którzy tam mają w miejscach własne domy, grunty, pola uprawne, tak, to kolej dużych prędkości. Może nie tyle centralny port komunikacyjny, bo to z jedno z drugiego wynika, ale kolej dużych prędkości. U Państwa również odbywały się spotkania informacyjne, konsultacje. Na jakim to jest etapie, Pana zdaniem, Panie Burmistrzu? Jakie wnioski z tego płyną na przyszłość? Uczestniczyłem aktywnie w tych spotkaniach, ponieważ jak to obecnie dzisiaj jest rzeczą normalną, jest zaprezentowanych kilka wersji. Jedna z tych wersji była bardzo mocno krytykowana przez wielu mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza mieszkańców Bałucza, bo tam to, co zaplanowano, co przewidywano, to wręcz przez środek posesji ta linia miała przebiegać. Tak. Musimy pamiętać, że to są bardzo duże prędkości, jak sama nazwa mówi, w związku z czym te łuki muszą być bardzo łagodne, bo inaczej by doszło do katastrofy. W związku z czym nie zawsze tą kolej można tak zaprojektować, przebieg tej linii, jak by się chciało. Trzeba po prostu brać pod uwagę wymagania tego rodzaju inwestycji, właściwie tego rodzaju pociągów. Zaproponowano ostatnio wariant dla nas najkorzystniejszy, czyli idzie to w północnej części gminy, przez lasy w okolicach sołectwa Remiszew, ale to jest niewielkie sołectwo i tak nie będzie budowa tej kolei dokuczliwa. Ostatecznie to, co nam zaproponowano, to rozwiązanie najlepsze z proponowanych. Ponieważ wywołał Pan temat tutaj tego, że żyje nam się coraz drożej, Panie Burmistrzu, bo taka jest prawda, tak niestety. Tak, wszyscy to widzimy. Pan jako gospodarz gminy musi się zatroszczyć o placówki podległe i nie tylko o funkcjonowanie, już pomijam funkcjonowanie urzędu, ale macie mnóstwo podległych placówek, przedszkoli, żłobków. No ponad 20. No właśnie. Chciałem się zapytać, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa energetycznego, jak wygląda kwestia ciepła, między innymi energii elektrycznej. Czy macie, że tak powiem, odpowiednią ilość zgromadzonego paliwa stałego i nie tylko, czy to gazu, żeby rodzice i mieszkańcy nie musieli się obawiać o to, że coś może nie zagrać? Panie redaktorze, proszę Państwa, no, temat prądu jest tematem bardzo trudnym. Już myślę, że ta sytuacja z energią elektryczną się stabilizuje. Dzisiaj według naszych wyliczeń o ponad 40% energia elektryczna będzie droższa niż w roku mijającym, a niestety przecież nie wyłączymy. Ja wprawdzie ostatnio otrzymałem bardzo ciekawe pismo od jednego z mieszkańców naszego miasta, który właśnie napisał bardzo ładnie, że ośmiela się zabrać głos, ale jednak uważa, że powinien jako mieszkaniec. No, skrytykował nas, że światła są niewyłączane, lampy uliczne, już to się dzieje. Też moją ambicją było, żeby już tej decyzji nie podejmować. Kwestie bezpieczeństwa są też istotne, tak, prawda? Dlatego, to jest taki dylemat. Trochę inne godziny wyznaczyliśmy niż wszyscy inni, zaraz powiem jakie. Natomiast niestety doszliśmy do muru i musimy te lampy zacząć wyłączać. I ten mieszkaniec podniósł, że dlaczego się palą, to jest nikomu w nocy niepotrzebne, koszty ogromne. Generalnie wiele osób to rozumie i samo oczekuje tych działań oszczędnościowych. Tak. Pytał Pan redaktor, jeszcze będę kontynuował swoją wypowiedź o ogrzewanie. Tak. No, nasza spółka zapobiegliwa, bardzo jej zarząd, ma zgromadzony węgiel już jeszcze w miesiącach letnich, zanim się kryzys rozpoczął.
na cały bieżący sezon grzewczy. Więc i to jest bardzo dobra informacja. Tak, jak Państwo wiedzą, my mamy część kotłowni nadal na węgiel, część na gaz. Takie hybrydy. Tak, przy czym to jest też duży postęp, ponieważ w miesiącach letnich, kiedy się nie ogrzewa, wiosennych, jesiennych, wczesno jesiennych, kiedy nie ma ogrzewania, tylko grzeje się ciepłą wodę, to my już jedziemy tymi źródłami ciepłoekologicznymi. Natomiast zimą nadal jest używany węgiel i są dostateczne ilości węgla. Także jeżeli zima będzie łagodna, to być może jeszcze pozostanie jakiś zapas na kolejny sezon grzewczy. Mhm. Natomiast inaczej jest z gazem, bo umowa na gaz była tak, zresztą były zawierane te umowy, do końca roku bieżącego. Co będzie w roku przyszłym, zobaczymy, ale niestety tam, gdzie jest gaz, trzeba się będzie liczyć z jakąś tam podwyżką, że taniej nie będzie. Przy okazji tego węgla dopytam jeszcze o to, że jest ta ustawa z 27 października o zakupie preferencyjnym paliw stałych. Samorządy są zobligowane jak gdyby do sprzedaży i dystrybuowania węgla po cenach preferencyjnych dla osób i gospodarstw domowych uprawnionych, prawda? I tak powiem szczerze, że co samorząd, to troszeczkę inaczej, że tak powiem, to realizuje, chociaż zgodnie z ustawą, prawda? I co ciekawe, że w tych miejscowościach, w których rozmawiam z mieszkańcami, wielu jeszcze nie wie do końca, jak postępować. W kilku słowach algorytm taki, żeby pomóc tym, którzy po ten może internet zacznę od spojrzenia na zegarek. Króciutko. Za 10 minut mam spotkanie właśnie z przedstawicielami składów węglowych, gdzie będziemy nadal pewne szczegóły ustalać. Hmm. Proszę Państwa, jest dobra wiadomość, to warto podkreślić, ponieważ ten węgiel z zagranicy jest bardzo różnie oceniany. Są czasami skrajnie negatywne opinie. Nie wypowiadam się, nie wiem, zresztą też nie sądzę, będziecie żeby ludzie mieli, odpowiedzialni. Będziecie mieli, to ocenicie, prawda? Jakim jest. Tego nie będziemy mieli na szczęście, ale zaraz dojdę do szczegółów. Mhm. W związku z czym, no, podobne jest różnej jakości. Natomiast wedle naszych informacji Polska została podzielona, i zresztą jest to logiczne, na dwie części, część południową i część północną. My jesteśmy w części południowej. No trudno, żeby Katowice woziły węgiel, to już taki skrajny przykład, z portów, a z Katowic był wożony do portu. W związku z czym południowa część Polski jest zaopatrywana przez polskie kopalnie, natomiast północna część właśnie z portów. Mhm. I tam mówi się, że w portach ten węgiel różne jest gorszy, ale ja zastrzegam, ja nie znam się na tym, nie wypowiadam się, natomiast każdy z Państwa zapewne z taką opinią się spotkał. Jak powiedziałem, dziś się spotykamy. Czy ten wniosek można złożyć, tak, do Państwa? Tak, oczywiście. Ile, Panie Burmistrzu, tych wniosków już do tej pory mieszkańcy złożyli? Na dzień dzisiejszy jest około 800. Oczywiście ta ilość ciągle przybywa. Natomiast my jeszcze, co ważne, chcemy tak tę działalność naszą prowadzić, żeby zaangażować wszystkie składy, bo my przecież wag nie mamy, my samochodów nie mamy, my nawet nie mamy, bo to, co ma, właśnie to PES dzierżawi skład od spółdzielni mieszkaniowej. My nie jesteśmy w to wyposażeni, to jest na składach, w związku z czym zresztą jest tak zwany kwalifikowany dostawca węgla, jeden ze składów, to jest konkretnie, nie jest to tajemnicą, skład z kolumny został wyznaczony przez Państwo jako ten kwalifikowany dostawca węgla i my chcemy włączyć pozostałe składy, bo przecież jeżeli ci ludzie nie będą mieli pracy, tam nie ma węgla na tych składach w tej chwili. Byłem, jeździłem, oglądałem, jeżeli są, to są śladowe ilości. No więc firma się nie utrzyma, w związku z czym chcemy im dać pracę, żeby każdy z tych składów tutaj z ulicy Kolejowej także dostawał do zaopatrzenia mieszkańców odpowiednią ilość, żeby no, mógł ten trudny czas przetrwać. Co będzie dla niej trudno powiedzieć. Ja tylko dodam, że do końca tego roku można nabyć i złożyć wniosek na 1,5 tony tego węgla. Tak, to ważne. Po nowym roku można złożyć na kolejne 1,5 tony. Tak. Ale najważniejsze chyba jest to, że jak Państwo nie zdążycie złożyć w tym roku, to można złożyć te papiery i te 3 tony jako takie w roku przyszłym po prostu po cenie preferencyjnej nie przepadną. I tutaj w tym... I to chyba będzie, proszę Państwa, dość częsty przypadek, dlatego że przecież my dzisiaj mamy 17 listopada. Do końca roku już niewiele dni zostało. Czy my jesteśmy w stanie zaopatrzyć te być może kilka tysięcy? Mówię być może, bo ludzie ciągle wnioski składają. Trudno powiedzieć, ile tych wniosków będzie. Logistycznie to trudne. Tacy, którzy rezygnują, ale żeby tych wszystkich mieszkańców zaopatrzyć, czy zdążymy do końca roku?
Powiem szczerze, już dzisiaj wątpię. Najważniejsze, żeby ci, którzy rzeczywiście tego węgla nie mają, byli zaopatrzeni, żeby nie marzli, bo to jest podstawa. Bo byłby to drama. Sporo dzisiaj dobrych informacji w tej części inwestycyjnej, sporo też informacji takich trochę niepokojących, ale nie chciałbym tego programu tak dzisiaj zakończyć. 11 grudnia, miejmy nadzieję, że łaskowianie będą mieli chwilę oddechu na placu 11 listopada, tradycyjnie jarmark świąteczny. Boże Narodzenie, jak Państwo widzą, w marketach, w wielu sklepach już jest. O, to już od dłuższego czasu, prawda? No właśnie. Tak. My już kolejny raz organizujemy, bo to rzeczywiście się sprawdza, ludzie przychodzą, sprzedawcy mogą też, mają okazję, żeby coś sprzedać. Natomiast generalnie jest taka atmosfera świąteczna w samym centrum miasta. To się dobrze przyjęło i dlatego właśnie chcemy to realizować. Myślę, że przede wszystkim ku zadowoleniu, radości dzieci, ale także zadowoleniu starszych mieszkańców naszego miasta, naszej gminy. Wiem, że pan burmistrz najbardziej się cieszy, że tyle ludzi przychodzi, że chce się spotykać, chce w tych trudnych czasach chwilę. Dzięki wam również odpocząć. I tutaj stawiamy kropkę, tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja tylko powiem, że w grudniu na pewno będziemy rozmawiali z panem burmistrzem na temat planu budżetu na rok 2023 i mam nadzieję, że mimo wszystko w przyszłym roku będziemy mieli również dla Państwa dobre informacje. Państwa i moim gościem w programie Nasze Sprawy był burmistrz Łasku, pan Gabriel Szkudlarek. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, a panu za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję Państwu. O ofercie kulturalnej Spółdzielczego Domu Kultury opowie za chwilę Arkadiusz Kosecki, pełniący obowiązki kierownika placówki. Wspomnimy też koncert, jaki odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury. Zapraszam do bloku informacyjnego Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Witam Państwa ze Spółdzielczego Domu Kultury. Ze mną jest pełniący obowiązki kierownika SDK-u pan Arkadiusz Kosecki. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie Arku, porozmawiamy dziś chwilę o tym, co od ciekawego w ostatnim czasie dzieje się w SDK-u. Powiedzmy parę słów o bieżących wydarzeniach, które tutaj się odbywają jesienią. Nasze działania to głównie imprezy i formy stałe. Skupiamy się na tym, żeby gromadzić tutaj jak największą liczbę osób i docierać do różnych środowisk. Wiem, że jesteśmy cenieni za to, że instruktorzy są profesjonalni, fachowi, działają w taki sposób, żeby skupić dzieci, przyciągnąć je do siebie, żeby te koła i kluby zainteresowań działały pełną parą. Jeśli chodzi o najbliższe imprezy, to w najbliższym czasie, czyli w piątek, wyjeżdżamy do Teatru Wielkiego w Łodzi z grupą 35-osobową. Będzie to koncert muzyki latynoamerykańskiej, gdzie usłyszymy największe hity z muzykali typu La Cucaracha, Mambo w wykonaniu rodowitych Latynosów. To pokazuje, że dzięki takim wyjazdom aktywizujecie oczywiście seniorów tutaj ze spółdzielni. No tak, głównie na koncerty do Teatru Wielkiego jadą seniorzy. No po takim okresie dość długim, pandemicznym, powiem szczerze, że ruszyło się to wszystko. No, nie ma problemów, żeby zebrać grupę na wyjazd do teatru, a zwłaszcza jeśli jest coś atrakcyjnego. Natomiast w styczniu planujemy wyjazd do Teatru Muzycznego na sylwestrowo-noworoczny koncert muzyki filmowej.
Powiedzmy jeszcze kilka słów o zbliżającym się grudniu i okresie świątecznym. Co tutaj planujemy? Znaczy, jeśli chodzi o konkursy, to mamy finał konkursu bożonarodzeniowego pod tytułem Magia Świąt. Jest to konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych, trzecia, piąta klasa oraz szósta, ósma klasa. Finał konkursu przewidujemy 13 grudnia. No, jeśli prace są jeszcze niewykonane, to zachęcam panie nauczycielki ze szkoły do zmobilizowania dzieci do udziału w tym konkursie. No, przewidujemy oczywiście jak zwykle atrakcyjne nagrody. Tutaj oczywiście dzieci, które są chętne, żeby wykonać pracę, muszą zgłosić się do swoich nauczycieli plastyki. Tak, dlatego że ten konkurs zawsze robimy w ten sposób, że dzieci wykonują pracę na lekcji plastyki. No i w tym roku jest to forma płaska tej pracy, którą dziecko wykona, czyli może to być rysunek kredkami, rysunek węglem, malarstwo, wydzieranka, wycinanka, kolaż, frotaż. No, panie plastyczki wiedzą, jakie są techniki, także zachęcam jeszcze raz. Oczywiście z tych prac później będzie piękna wystawa zorganizowana. Tak, razem z wręczeniem nagród, z finałem organizujemy zawsze wystawę, gdzie będzie można podziwiać te przepiękne prace, bo dzieci potrafią zrobić coś, co przyciąga oko. I przy okazji również rodzice będą mogli zobaczyć piękne prace swoich dzieci. Tak, przez okres mniej więcej 2 tygodni te prace będą tutaj wystawione do oglądania, więc zachęcam Państwa do przychodzenia, do oglądania nie tylko rodziców, ale osoby zainteresowane. Wiem, że przygotowujecie także niespodziankę dla troszkę starszej części publiczności na święta. No tak, po okresie pandemii, gdzie za bardzo nie było takich imprez, zorganizujemy, powiedzmy, można to nazwać koncert bożonarodzeniowy, pastorałki, kolędy, w którym wystąpią dwa zespoły nasze tutaj seniorskie, Akord i Apasjonata. Wystąpi również kapela Pożarniki. Będą śpiewać dzieci z koła wokalnego oraz zespoły. No i też zaangażowałem tutaj grupę dzieci uczęszczające na zajęcia języka angielskiego. No, będą to kolędy w języku angielskim. No, przewidujemy tą imprezę w dniu 15 grudnia. Myślę, że będzie świątecznie i bożonarodzeniowo. Dopowiedzmy także, że dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury będą występować podczas jarmarku adwentowego w Sieradzu już 11 grudnia. Będzie można ich oglądać i posłuchać. Tak, zgadza się. Mimo chłodu w grudniu, dzieciaki jak zwykle, corocznie występują na tej imprezie w dniu 11 grudnia w tym roku. Dzieci, soliści, wokalistki oraz zespoły z koła wokalnego będą występować na tej imprezie. Szanowni Państwo, Panie Arku, zaprosimy teraz widzów do obejrzenia dłuższej relacji z koncertu zespołu Arete, który gościł tutaj w listopadzie. Również zapraszam Państwa do obejrzenia tej relacji. W dniu 8 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury wystąpił poznański zespół Arete, który wykonuje piosenkę literacką. Zapraszam do obejrzenia. Zapraszamy. Bo jesień to kolorowe pejzaże, to czerwono-żółte obrazy. To nostalgiczna muzyka, to liryczny wiersz, to melancholia, to wzruszenie, to tęsknota, to wspomnienie. Taki będzie dzisiejszy koncert. Niech życie żyje, kręci się karuzela w radości dnia, przez śluby i wesela niech rozwija się i mknie tak proces ten. Niech życie trwa, to dziwne arcydzieło, niech żąda w nas, aby swego głowie oddać. Misja ta nie zna jest nikomu z nas. Wejdziemy na sam szczyt i policzymy gwiazdy, tam gdzie wciąż nie do nich, choć pragnie być tam każdy, aby usłyszeć swe niewysłowione imię i odbić jego serca, nim wszystko przyjmie. W
listopadzie z koncertem piosenki literackiej w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury wystąpił zespół Arete z Poznania. Zespół ma na swoim koncie 8 płyt studyjnych, w tym 5 autorskich. Poza wykonywaniem znanych utworów, m.in. Marka Grechuty czy Mieczysława Foga, tworzą swoje własne słowa i melodie. Są autorstwa lidera zespołu, poety Jerzego Struka. Ukłonimy się i zagramy kilka takich utworów, które mam nadzieję, że publiczność będzie śpiewała razem z nami. Natomiast generalnie jest to twórczość poetycka, literacka, autorska, chociaż gramy też ostatnio dużo koncertów plenerowych, jest to taki poetycki rok również, bo jest taki świat w tej chwili, jesteśmy w takim momencie, gdzie chyba ludzie szukają takiego wycieszenia i szukają poetyckiego słowa, które wzruszy, które da siłę, daje moc, da nadzieję przede wszystkim na lepsze jutro. I tak się składa, że gdzieś ta afirmacja życia od samego początku w zespole Arete jest i z takim przesłaniem śpiewamy. Taki klimat będzie bardzo nostalgiczny, jesienny, a też dużo radości. Ciężko wybrać z naszych prawie 100 utworów autorskich właśnie takie, żeby zdecydować się na te najważniejsze utwory, ale też połączyliśmy oprócz naszych autorskich, takich bardzo ważnych utworów, z najnowszej płyty również Czas na poetów i też Mamy serce dla serca i Niech życie trwa, również utwory takie właśnie, żeby publiczność również z nami zaśpiewała razem. Róże smutne raciane, jesienne róże, są jak usta twe kochane, drzewa w purpurze, ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez parku górze. Koncert zgromadził liczną widownię, w tym poetki z koła literackiego Anima. Myślę, że poeci wyrażają to, co myślą ludzie, co ludzie inni, niepiszący, nie potrafią, czego nie potrafią wyrazić, tak właśnie jak poeci. My wyrażamy to, co myślą, co czują, w najlepszy z możliwych sposobów. I to jest konieczne, to jest terapia, pisanie jest terapią zarówno dla nas, jak i dla osób, które czytają. Tutaj dzisiaj wystąpił Jurek Struk z zespołem, zespół Arete. Myślę, że świetny koncert. Już kiedyś zresztą koncertował w Bibliotece Szpitalnej, którą wtedy prowadziłam. 4 lata temu był koncert zespołu Arete. Myślę, że dzisiaj będzie równie piękny. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Światła promień błogi rzuci nam pod nogi i szczyte tęsknoty na zwykłe kłopoty. Złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Wiarę czy nie wiarę, ciepłych butów parę. Jeśli się boimy nadchodzącej siły, złota polska jesień, co nam dziś przyniesie? Jeśli bardziej chcemy, jeśli tak pragniemy, niepodległości od braku miłości, by zniknął myśli nienawistny świat i trochę więcej ludzkiej życzliwości. Niech tu przywieje nam jesienny wiatr. Niepodległości od braku miłości, godność dla wszystkich to jedyny raj. Pogarda nie da nam sprawiedliwości i się rozpadnie podzielony kraj. Zaprezentuję wiersze z pierwszego mojego tomiku debiutanckiego pod tytułem Tańcząca w chmurach, który składa się z kilku rozdziałów. Wiersze są pogrupowane tematycznie, dotykają spraw człowieka, jego problemów, wrażliwości. Dużo jest wierszy dotykających spraw dobra, pokoju. Ale chciałam powiedzieć, że i podziękować tutaj, jeśli jest taka okoliczność i możliwość, bo wielka, wspaniała sieradzka poetka trochę ponad rok temu wyciągnęła do mnie rękę i to ona właśnie wprowadziła mnie w świat słów, ich znaczeń, poetek, poetów, bardów.
Jestem jej bardzo wdzięczna, przez ten rok wiele się wydarzyło, a zwieńczeniem tych wszystkich właśnie wydarzeń jest ten tomik. Piszę od dziecka, ale no brak pewności siebie sprawił, że dopiero przez przypadek rok temu te wiersze ujrzały, znaczy wyszły ze szuflady. Można właśnie miałam się zapytać, czy w szufladzie trzymałam. Ale rzeczywiście ciągnęła mnie do tego świata całe życie. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczym lękiem zarywała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człowiek na świat, wziął swój los w ręce dwie. I nie w głowie mu było, że zapraszam, nie ma jak, tu mam ciepły pies, cicho, nie ma jak, tu mam, to nie wierzy, robi błąd, nie ma jak, tu mam ciepły pies, nie ma jak, tu mam, to nie wierzy jego rzecz. Jakie propozycje na spędzenie wolnego czasu po pracy przyniesie nam kolejny tydzień? Powiatowa Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz zapraszają we wtorek 29 listopada na otwarcie wystawy i promocję książki Arkadiusza Balcerzaka pod tytułem Stare historie dokumentem pisane. To drugi tom bardzo nietypowej książki z ponad 300 skanami starych dokumentów z lat 1790-1947, opowiadającej troszeczkę inaczej sieradzką historię. Będą to m.in. dowody tożsamości, paszporty, książeczki wojskowe, kartki żywnościowe, dokumenty Urzędu Skarbowego, reklamy, kwity, faktury, dowody zakupu, weksle czy opłaty. Początek spotkania o godzinie 17 w bibliotece przy ulicy Żwirki i Wigurę. Karsznicka filia Miejskiego Domu Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty tworzenia aniołków. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia odbędą się w piątek 2 grudnia o godzinie 17. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza także na show Arabeska zimowo-filmową. Cudowna muzyka, przepiękne kostiumy, oryginalne rekwizyty i wyjątkowe choreografie. Uczta dla miłośników tańca i jednocześnie muzyki filmowej. Widowisko odbędzie się 3 grudnia o godzinie 16.30 i 18.30. Bilety na spektakl są do nabycia w kasie MDK-u, w studiu Arabeska przy ulicy Królewskiej lub przez internet. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zachęca również, by przybyć na widowisko świąteczne Magic Show w wykonaniu Bartosza Lewandowskiego, jednego z najlepszych iluzjonistów młodego pokolenia w Polsce. Będzie to pokaz czystej iluzji, podczas którego każdy widz znajdzie coś dla siebie. Przepowiednie, etiuda z latającym stolikiem, pojawiające się i znikające przedmioty, magia ze śnieżno-białym królikiem, manipulacje, duże iluzje w asyście pięknej śnieżynki oraz wiele innych magicznych urozmaiceń. Na najmłodszych widzów czeka zaś wielka atrakcja, czyli magiczne pojawienie się świętego Mikołaja. Spektakl odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18 w sali widowiskowej Ratusz przy Placu Wolności. Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury lub przez internet. Starosta Łaski Piotr Wołosz zaprasza mieszkańców powiatu na powiatowy dzień profilaktyki, który odbędzie się w piątek 2 grudnia w godzinach od 13 do 18 w starostwie
powiatowym w Łasku oczywiście. W ramach tego wydarzenia będzie można wykonać badania morfologiczne, badania na cukier, cholesterol czy tarczycę, a także zmierzyć sobie ciśnienie, wykonać badanie EKG, postawy ciała i stóp oraz USG tarczycy i serca. Zapisy przyjmowane są tylko na badania USG do 28 listopada pod numerem telefonu 43 675 68 24. Na pozostałe badania będzie można przyjść bez zapisów, ale należy zabrać ze sobą dowód osobisty. W programie na dzisiaj to wszystko. W imieniu Karoliny Morawki-Gołąbek zapraszam na poniedziałkowe wydanie. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu spokojnego, udanego weekendu. W odniesieniu do ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, samorządy informują, że ruszył nabór wniosków dotyczących rządowego programu zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Można je składać do końca grudnia tego roku. Więcej informacji w sprawie obowiązującej ustawy znajdą Państwo na stronach internetowych samorządów i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Potrzebna jest krew na leczenie chorującej na białaczkę limfoblastyczną dwuletniej Anieli Matusiak. Oddać można każdą grupę życiodajnego płynu, by Anielka miała pierwszeństwo w leczeniu. Krew można oddać w dowolnym punkcie poboru krwi. Ważne, by wskazać, że ten życiodajny płyn będzie przeznaczony na leczenie Anielki. Wystarczy podać dane: Aniela Matusiak, hematologia dziecięca, szpital w Łodzi, ulica Sporna 36. Zachęcamy do udziału w akcji. Gdy chorowałam na białaczkę, byłam daleko od domu, rodziny i spotkań z koleżankami. Na szczęście w pomaganiu nie przeszkadza żaden dystans. Dawca szpiku zamówił pakiet rejestracyjny, pobrał wymaz i odesłał go. Dzięki niemu wyzdrowiałam, bo nasze geny pasowały do siebie. Ty też możesz uratować komuś życie. Wejdź na dkms.pl i dołącz do społeczności dawców szpiku. Bo bez względu na dystans łączą nas geny. W niedzielę 27 listopada w hali 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przy ulicy Mickiewicza odbędzie się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej w sezonie 2022-2023. Mosir Sieradz zaprasza chętne do gry zespoły. Zgłoszenia przyjmowane są do środy 23 listopada do godziny 15 pod numerem telefonu 43 822 38 82 lub adresem e-mail ośrodek@mosirsieradz.pl. Uwaga, warto się pospieszyć, bowiem w każdym turnieju eliminacyjnym obowiązuje limit 16 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie oraz na stronie internetowej www.mosirsieradz.pl. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Vectrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia.
Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Firma EcoWiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nowy Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Vectry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Unijna Strategia Leśna 2023 jest jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej i elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Zdaniem Komisji strategia ta przyczyni się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w 2030 roku i neutralności klimatycznej w 2050, a także realizacji zobowiązania Unii do zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy. W praktyce oznacza to również więcej dopłat dla właścicieli i zarządców lasów. Nowa perspektywa wspólnej polityki rolnej będzie okazją do bardziej ukierunkowanego wsparcia dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. Ochrona lasów wpisuje się w kilka celów wspólnej polityki rolnej, m.in. ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę jakości żywności i zdrowia, czy zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej. Dlaczego ten las jest tak cenny? Lasy to dla naszego miejsca na świecie, położenia geograficznego, ale w ogóle na świecie, las to jest tak zwane siedlisko klimaksowe, czyli taki rodzaj zbiorowiska przyrodniczego, roślinnego, do którego jakby dąży cała przyroda i to jest jakby... Oczywiście pod warunkiem, że nie ma tam zlodowaceń czy jakichś właśnie dramatycznych zjawisk pogodowych, to całe nasze środowisko dąży do tego, żeby osiągnąć właśnie stadium lasu, w którym potem się jakby zmiany się stabilizują i las funkcjonuje przez już potem dziesiątki czy setki lat. I więc w związku z czym właśnie dlatego pewnie las jest taki ważny. Dlatego w lesie pojawiają się różne gatunki roślin, zwierząt. No i jakby przez całą konstrukcję lasu, przez budowę piętrową jest tak, że najróżniejsze gatunki zwierząt i roślin i w ogóle organizmów znajdują swoje miejsce do życia w zależności właśnie od partii, od ptaków, gadów, płazów, ryb, które chociażby znajdują się w oczkach wodnych czy w rzekach i potokach, po ssaki, jakby ten ostatni element świata zwierzęcego. Z danych Eurostatu wynika, że średnia lesistość w Unii Europejskiej wynosi około 38%. Największą ma Finlandia, gdzie lasy pokrywają prawie 70% kraju, z czego 60% to lasy prywatne, a 25% to lasy państwowe.
W Polsce sytuacja jest zgoła inna. Większość lasów jest publiczna i zarządzana przez Lasy Państwowe. Prawie 80% wszystkich zasobów. Lasy pokrywają nieco ponad 30% obszaru kraju, a warto dodać, że po II wojnie było to tylko około 20%. To zasługa pracy polskich leśników, którzy prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. Pozyskują drewno, które jest cennym ekologicznym surowcem, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie życia. Natomiast cały czas sadzą nowe drzewa, dzięki czemu lasów systematycznie przybywa. Udało się zwiększyć tą powierzchnię lasów w Polsce, ale nie tylko państwowych, ale także prywatnych. Ważne jest to, że nasze zielone płuca Polski są coraz większe, coraz bardziej obszerne. Średni wiek polskich drzew, które są w lasach, to już 60 lat. Jeszcze kilka lat temu było to 57 lat, w związku z tym ten okres rewności przesuwa się. Dziś 30% powierzchni Polski, 30% drzew, które mamy w lasach, czyli to trzecie drzewo, jest gatunkiem liściastym. Odchodzimy od monokultur sosnowych po to, żeby w związku z ociepleniem klimatu, ze zmianami klimatycznymi, przebudować drzewo na taki, który będzie bardziej wytrzymały i odporny na chociażby na wysokie temperatury czy silne wiatry. To nie przypadek, że lasy deszczowe Amazonii są miejscem, gdzie funkcjonuje największa różnorodność biologiczna. W lasach wielkoobszarowych, gdzie jest odpowiednia wilgotność i występują tereny podmokłe, życia jest najwięcej. To można też zaobserwować na przykładzie polskich lasów. To są takie obszary jak na przykład zabagnienia, jak oczka wodne. Tam znaczna ilość organizmów, zwierząt, roślin ma świetne warunki do życia, a pojawiające się te organizmy właśnie wokół takich miejsc powoduje, że kolejne organizmy zostają przyciągane. To wszystko sprawia, że tworzą się specyficzne warunki i specyficzne warunki, które właśnie budują różnorodność, która później wpływa na lokalne sąsiadujące obszary. No, chociażby powstawanie wilgotnych obszarów zwiększa poziom wód, to na przykład może zwiększać żyzność gleb. Albo pojawienie się różnych organizmów wokół zbiornika wodnego przyciąga drapieżniki, które potem działają w ten sposób, że żywią się na przykład owadami na zbiorniku wodnym, ale też w całej okolicy w taki sposób biologiczny mogą sprzyjać też działalności człowieka. Więc tworzenie obszarów bioróżnorodnych jest bardzo istotne i też bardzo korzystne. Każdy teren podmokły czy też zbiornik wodny jest miejscem bytowania też odpowiednich zwierząt z tym związany, z tym środowiskiem. Natomiast zbiorniki wodne i teren wokół zbiorników wodnych tworzą też odpowiednie mikroklimaty. Zwiększa się wilgotność powietrza, odporność tego miejsca, tak, przede wszystkim na temperatury skrajne, jak i dodatnie, jak również przymrozki. W odróżnieniu od rolnictwa, gospodarka leśna już od wielu dekad prowadzona jest w sposób zrównoważony. Leśnicy doskonale wiedzą, jak dla rozwoju i stabilności tego ekosystemu ma różnorodność biologiczna. Stąd nie dziwią programy introdukcji wielu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Pamiętają również o tych niewielkich, pracowitych owadach, bez którego nie byłoby życia na ziemi. Mowa oczywiście o pszczołach. Okazuje się, że las lepiej żyje, lepiej się rozwija, rośnie, dlatego że są w nim pszczoły. No, ktoś powie, ale panie, co ma to piernik do wiatraka? No ma, bo z kolei las potrzebuje odpowiedniej gleby. Żeby ta gleba była, pełna życia, to tam potrzebne są te wszystkie rośliny w podszycie, te krzaczki, krzewinki, które w lesie żyją, to tworzące ekosystem, one stwarzają takie warunki, żeby las nie cierpiał z powodu suszy, prawda, i żeby z kolei tam mogły się rozwijać inne pozytywne rodzaje flory, fauny, które wzajemnie, żyjąc w koegzystencji, powoduje, że te warunki dla wzrostu lasu są dobre. I dlatego leśnicy ostatnimi laty prowadzą taką introdukcję barci, co jest bardzo trudne,
ale też bardzo mocno zachęcają i zapraszają pszczelarzy, udostępniając im tereny. Sam Albert Einstein powiedział, że kwestia nieistnienia pszczół przez 5 lat może spowodować, że cywilizacja nasza straci byt, możemy przestać istnieć. Leśnicy to wiedzą. Leśnicy wiedzą, że pszczoły mają źle na tym świecie w tych czasach, kiedy widzimy zmiany klimatyczne, kiedy widzimy bardzo mocną agresję takiego intensywnego rolnictwa. I zachęcamy pszczelarzy, aby pszczoły, które ludzie trzymają przy swoich domach, w miejscach zurbanizowanych, w miejscach, gdzie są właśnie intensywne prowadzone rolnicze projekty, wróciły do tego lasu na czas stały, może na jakiś tam okres, kiedy na przykład nie ma w przyrodzie dużo nektarodajnych roślin, to w tym lesie pszczoły się będą czuły doskonale. W Polsce mamy ponad 460 gatunków zapylaczy pszczołowatych. To nie jest tylko pszczoła miodna, którą my znamy z uwagi, że mamy miodek, mamy pyłek, pierzgę, ale to są trzmiele. Też kilka gatunków. To są pszczoły samotnice, to są trzmielinki. Te wszystkie owady są dla nas bardzo ważne. Dlatego mówimy nie tylko o miodach, o tych pszczole miodnej, ale też o zapylających, budowanie na przykład hoteli dla owadów. To możemy sami robić, budować takie hoteliki w naszych ogródkach, w ogródkach przyszkolnych, czy w innych miejscach, gdzie brakuje na przykład owocujących drzew, czy że kwiaty występują, ale nie ma na nich owadów. Także tak, zapylacze są bardzo ważne, ale nie myślmy tylko o samej jednej pszczole. Kiedyś las był naturalnym domem pszczół, a tradycja bartnictwa sięga dawnych wieków. Tego typu kłody bartne to nic nowego. Kłody bartne powstają dla pszczół. Kiedyś człowiek robił to dlatego, bo potrzebował miodu. Polska słynęła z tego, że była krajem miodem, mlekiem, miodem płynąca. Eksportowaliśmy ogromne ilości miodu, wosku i innych produktów wszelich. Więc jak gdyby to było coś, co zastępowało cukier, którego nie znaliśmy. Dopiero nie tak dawno stosunkowo człowiek w Europie dowiedział się, co to jest cukier. Więc miód był jedynym takim słodzikiem dostępnym, był bardzo drogi. To za ileś miodu można było niemalże wsie kupować, krowę kupić, więc to są naprawdę był bardzo wartościowy. I wtedy w lasach człowiek się nauczył współpracować z pszczołami i takie kłody i barcie dział. I zbierał raz w roku miód. Zajmowało się tym bractwo bartne, bartnicy, przekazywane było to z pokolenia na pokolenie, były bory, półborki bartne, w których tam rodziny rządziły. Każda z tych rodzin, czy każdy bartnik miała swój znak bartny, taką cechę, która była na drzewie, czy na kłodzie bartnie zaznaczona, żeby było wiadomo, czyja to kłoda jest. Obecnie leśnicy nie tylko zapraszają do lasu pszczelarzy, sami także odtwarzają siedliska pszczół, tworząc im doskonałe warunki do bytowania. My teraz te kłody bartne z powrotem sprowadzamy do lasów, żeby pszczoły dzikie i takie zdziczałe miały gdzie bytować w lesie. I żeby to są takie dodatkowe dziuple, które w lesie są oczywiście i te pszczoły tam bytują, ale chcemy, żeby ich było jeszcze więcej, żeby miały jak gdyby jeszcze lepsze warunki. Żeby ta różnorodność biologiczna była duża, żeby też zapylały wiele gatunków drzew, krzewów, roślin w lesie. I myślę, że to las jest taką bezpieczną oazą dla takich pszczół bytujących, bo tutaj praktycznie niewiele się zmienia, las latami rośnie, mimo że czasem jest wycinany, ale wiele lasów trwa przez wiele lat, wiele pokoleń pszczelich rodzin. Tak samo pszczoły, które teraz na obszarach rolniczych mają trochę gorzej, bo powstają wielkie monokultury, jest tam używane niestety sporo chemii. Lasy mają ogromne znaczenie dla stabilności klimatu. Pochłaniają dwutlenek węgla, zasilają nas w tlen, chronią gleby przed erozją wietrzną. Dlatego tak ważne w rolnictwie są m.in. zadrzewienia śródpolne. Lasy retencjonują wodę, akumulują nadmiar i oddają ją w czasie niedoboru. Niestety, tak jak lasy wpływają na klimat, tak zmiana klimatu też wpływa na lasy. Zmiany klimatu wpływają na las i może się wydawać, że to są drobne zmiany, które w konsekwencji niosą bardzo duże zmiany w naszym ekosystemie leśnym. Pierwsza zmiana to zaburzenie pór roku. Mniej chłodne, bardziej bezśnieżne zimy, które powodują, że często okres wegetacji rusza szybciej niż kiedyś. Były lata, kiedy okres wegetacji ruszał już w lutym, czyli bardzo szybko. To jest jedna sprawa. Kolejną rzeczą jest bardzo częste i bardzo niskie sumy opadów, więc bardzo częste susze w okresie wiosennym, co powoduje, że sadzonki, które sadzimy, czy młode pokolenie, które zaczyna rosnąć, ma bardzo trudny start.
ze względu na to, że nie ma takich dużych korzeni, nie ma możliwości czerpania dodatkowej wody, jeżeli nie mamy opadów atmosferycznych. No i tak jak w tym roku, olbrzymie wysokie temperatury przez bardzo długi czas w sezonie letnim, co powoduje, że no drzewa, które do tej pory występowały u nas w naszym klimacie, mogą mieć problem z adaptacją w tych warunkach. Leśnicy w związku z zmianami klimatycznymi przebudowują stale polskie drzewostany. Dziś mamy 30% już drzew, które to jakby gatunków liściastych. W związku z tym, co życie drzewa w polskich lasach, to drzewa liściaste. Przebudowujemy to względu na to, że są coraz cieplejsze lata. Zimy także są coraz cieplejsze. Wody jest coraz mniej w lasach. W związku z tym potrzebujemy gatunków, które są bardziej odporne. Ale co ciekawe także, w lasach możemy spotkać jabłonkę na przykład, albo gruszę, czy czereśnie. Są to gatunki biocenotyczne, które zwiększają właśnie bioróżnorodność polskich lasów. Zmiany klimatyczne to m.in. gwałtowne i silne zjawiska atmosferyczne, jak huragany, burze, gradobicia, susze czy powodzie. A to niestety obrazek, który doskonale obrazuje konsekwencje zmian klimatycznych. 5 lat po huraganie stulecia na polskim Pomorzu z lotu ptaka widać ogromne puste tereny, a jeszcze 5 lat temu był tu gęsty, bujny las. Wichura dotknęła prawie 80% terenów nadleśnictwa Lipusz, a całkowicie zniszczyła ponad 4000 hektarów. Wtedy przez teren całej Polski przeszedł bardzo silny wiatr, bardzo silna burza. Na terenie naszego nadleśnictwa, ze względu na to, że ono jest ułożone, położenie ma z północy na południe, tak jak szła wichura, tak w zasadzie dotknęła, można powiedzieć, terenu całego naszego nadleśnictwa, ze względu na to, że w różnym stopniu zostało zniszczone 18 tysięcy hektarów lasu. A tutaj, żeby to zobrazować, to dodam, że cała powierzchnia nadleśnictwa to 23 tysiące hektarów. Więc większość naszego nadleśnictwa została dotknięta przez tą nawałnicę. Dodatkowo ponad 4 tysiące hektarów zostało zniszczone w stopniu całkowitym, czyli tam nie mieliśmy możliwości nawet odtworzenia w sposób półnaturalny czy naturalny tych zniszczonych lasów. To są olbrzymie połacie otwartych teraz przestrzeni. Istotną rolę dla prawidłowego rozwoju lasów i różnorodności biologicznej ma woda. Oczywiście, że ma to wpływ na las. Woda jest niezmiernie potrzebna do prawidłowego funkcjonowania lasu. Jeżeli chodzi o jej rezerwuar, to nie tylko las, ale cały jakby teren potrzebuje tej wody, tak? Mówiąc prostszy może. W lesie staramy się tą wodę zatrzymywać poprzez meliorowanie odpowiednie i zatrzymywanie tej wody w zbiornikach naturalnych, których w lesie nie brakuje. Mamy przeróżne zabagnione tereny, mamy oczka wodne, mamy jeziora śródleśne, w których staramy się tej wody jak najwięcej zatrzymać, aby zatrzymać jej odpływ, co później powoduje zasilanie wód gruntowych, podniesienie tego lustra wód gruntowych i stanowi rezerwuar na pogody, które w tej chwili mamy, czyli ocieplenie klimatu, temperatury ekstremalne i tworzy nam to rezerwuar tej wody na właśnie takie sytuacje. Lasy są płucami naszej ziemi. Mają kluczowe znaczenie dla naszego klimatu, bioróżnorodności, jakości gleby i powietrza. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki. Zapewniają środki do życia na obszarach wiejskich, dostarczają podstawowych produktów naszym obywatelom i mają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze. Nowa strategia leśna docenia tę wielofunkcyjność. Dzięki tej strategii, przy wsparciu nowej wspólnej polityki rolnej, nasze lasy i nasi leśnicy mogą tchnąć życie w neutralną dla klimatu Europę. Jeżeli zdewastujemy środowisko przyrodnicze, załóżmy, zlikwidujemy las na danym miejscu i odsłonimy całkowicie na bardzo dużych obszarach teren, wtedy powstają bardzo silne wiatry, powstają duże różnice temperatur, które powodują, że powstają nagłe i szybkie zmiany pogodowe, jak chociażby wielkie chmury, z których powstają czy huragany, czy burze, czy bardzo ulewne deszcze. Takie ulewne deszcze, gdyby był las, by zostały pochłonięte jak gąbka i ta różnorodność przyrodnicza by zahamowała na przykład nagły spływ wód. Natomiast jeżeli już nie mamy tych lasów, ta cała woda spływa i powoduje duże zniszczenia, duże straty w gospodarstwach rolnych, duże straty w infrastrukturze i jakby zubożenie danego regionu.
Więc to ma realny wpływ na nasze codzienne życie. Więc zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie czasami drobnych rzeczy, jak chociażby zadrzewienia śródpolne, jak chociażby szpalery czy aleje wzdłuż dróg, jak lasy w dobrym stanie środowiskowym, czyli zgodne z glebą. Żeby na przykład nie sadzimy lasów sosnowych na bardzo żyznych ziemiach albo podmokłych, gdzie sadzimy olchy czy załóżmy dęby, a nie sadzimy też na bardzo ubogich glebach dębów i buków, gdzie sadzimy sosny, więc to wszystko musi być do siebie odpowiednio dopasowane. Wtedy to środowisko dobrze funkcjonuje, a dla człowieka, który już funkcjonuje w tym środowisku, zdecydowanie przynosi to duże korzyści. Mikroorganizmy, grzyby, niewielkie krzewinki, ogromne drzewa, małe żyjątka i te duże. Las to ogromny dom dla tak wielu organizmów. Od zarania dziejów z lasów i jego dobrodziejstw korzysta również człowiek. Natomiast trzeba to robić z szacunkiem. Należy pamiętać, że w tym dzikim świecie przyrody jesteśmy gościem. Dbając o lasy, dbamy o zdrowie swoje i przyszłych pokoleń. Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Coraz więcej państw na świecie deklaruje w niedalekiej przyszłości zakaz sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i diesla. Większość z nich oscyluje między 2030 a 2035 rokiem. Ogłoszony w lipcu 2021 roku przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 może doprowadzić do zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych na rynku europejskim. Ekologia niezmiennie od kilku lat jest na topie i nic nie wskazuje, by się miało to zmienić. Jednym z jego przejawów jest plan Unii Europejskiej, który zakłada zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już w 2035 roku. Oznacza to, że po tej dacie samochód z silnikiem spalinowym będzie można kupić już tylko z drugiej ręki. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2040 roku Europa ma się stać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Jaka jest przyszłość aut spalinowych? Niestety przyszłość samochodów spalinowych nie jest zbyt wesoła. Tutaj Unia Europejska, wprowadzając kolejne ograniczenia emisji CO2, no niestety spycha samochody spalinowe w niszę. Po 2030 roku te ograniczenia będą tak duże, że praktycznie cała sprzedaż będzie musiała się przenieść na samochody zeroemisyjne. No więc niestety tutaj samochody elektryczne to jest przyszłość. Po wejściu w życie tego zakazu kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zapewnić wystarczającą liczbę miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych na drogach tak, by ich kierowcy byli pewni, że niezależnie od miejsca pracy i zamieszkania będą mogli swobodnie przekraczać granice wewnątrzunijne, nie martwiąc się o ładowanie samochodu. Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Najważniejsze założenia Europejskiego Zielonego Ładu to jest postawienie na zrównoważony transport, a szerzej zrównoważoną gospodarkę. Unia Europejska chce być jednym ze światowych liderów w obszarze zrównoważonego transportu. Efektem tego jest postawienie na rozwój transportu zeroemisyjnego, indywidualnego, ciężkiego, jak też zbiorowego, w efekcie czego muszą zostać zrealizowane bardzo głębokie inwestycje, choćby w sektorze infrastruktury.
infrastrukturalnym, które pozwolą w Europie funkcjonować milionom samochodów elektrycznych i to już w perspektywie kolejnych lat. Co to jest Fit for 55? Pakiet Fit for 55 to jest pakiet regulacji, projektów, aktów prawnych, które będą miały wpływ na zmianę percepcji rozwoju gospodarczego Europy w perspektywie kolejnych lat. Odnoszą się także do sektora transportu. W ramach pakietu Fit for 55 myślę, że wszyscy znamy datę 2035, po której nie będzie już można rejestrować samochodów konwencjonalnych, ale bardzo ważne zapisy Fit for 55 są związane z dyrektywą, którą znamy pod akronimem AFIR. Ona dotyczy głównie infrastruktury i ona będzie sprawiała, że w takich krajach jak Polska, region Europy Środkowo-Wschodniej, będą musiały zostać zdynamizowane inwestycje w tym obszarze, by nie tworzone były Europy dwóch prędkości w obszarze infrastrukturalnym, a zeroemisyjny transport mógł się równomiernie rozwijać w całej Europie. Irlandia już od 2030 roku wprowadzi zakaz sprzedaży pojazdów z silnikami benzynowymi i diesla, również hybryd. Dostępne będą wyłącznie ich zeroemisyjne odpowiedniki. Jak się jeździ elektrykiem? Cicho i spokojnie przede wszystkim. Komfort jazdy, cisza jaka jest w kabinie, nawet przy 90-100 km na godzinę, jak się wyjedzie poza miasto, nie do porównania z jakimkolwiek autem spalinowym. Dlaczego w ogóle elektryk? Dlaczego wybrał Pan takie auto? Dlaczego w ogóle elektryk? Narzeczona zaczęła mnie namawiać już ładny czas temu, ale rozbiło się to o koszta. Bo jak zacząłem liczyć koszt zakupu auta, koszt utraty wartości tego auta, koszt paliwa, to pomyślałem, że nie stać mi na jeżdżenie na benzynie. Na benzynie, która kosztuje 5, zacznie kosztować 6 zł. Jeśli muszę w samochód podobnej klasy, spalinowy, wlać co 100 km 8 litrów benzyny, a tutaj za 15 kWh przejadę 100 km, czyli 9 zł, odpowiedź ja sama znoszę. Dom zakupiony z opcją generalnego remontu wymagał układania kilku spraw różnych. Poczynając od wymiany pozakasowego pieca. A to już ukierunkowało moje rozważania w kierunku skorzystania z programu Czyste Powietrze. W ramach tego dofinansowania zrobiona była cała instalacja hydrauliczna, wliczając w to instalacja ogrzewania podłogowego, instalacja związana z pompą ciepła, wymiana okien oraz instalacja fotowoltaiczna jako element tandemu pracującego z pompą ciepła. Jednakże na etapie już, który zauważyłem, ta energia, którą miałem z instalacji fotowoltaicznej, była wystarczająca. Jest ona wydajna i spełnia swoją rolę. Bez dofinansowania również podjąłbym tę pracę, jednakże skorzystanie z opcji dofinansowania pozwoliło to zrobić sprawniej i ukierunkowało na konkretne rozwiązania technologiczne. Rejestrację i złożenie wniosku zrobiłem poprzez stronę internetową. Nie miałem z tym żadnych trudności. A ponieważ mieszkam w Szczecinie, miałem przy okazji możliwość osobistego założenia wniosków, aczkolwiek nie było to wymagane. Wszystkie rozliczenia płatności przebiegały bez żadnych zakłóceń. Miałem możliwość przy wypełnianiu wniosku zadzwonienia do osób rozliczających, tak, które mi udzieliły wskazówek, jak to poprawnie zrobić. Bez tych takich obszarów dofinansowania pewne rzeczy trwałyby dłużej. Na pewno to jest element warty rozważenia, ponieważ z tym obszarem jest to pewny i sprawdzony
program, który pomaga osiągnąć założone cele. Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze!